Dzień dobry państwu. To jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy po raz trzeci już na moim kanale, ale w podobnej formie jak spotykaliśmy się z państwem wcześniej. Przypominamy, że warunkiem tego, żeby program nadal się ukazywał, jest to, żebyście państwo go oglądali, żebyście państwo dawali Polubienia, żebyście Państwo subskrybowali kanał, no to po prostu wszystko wpływa na to, jak potem sobie również z tą naszą rozmową radzi YouTube i jak ją pozycjonuje, więc za wszystkie polubienia, za wszystkie obejrzenia i subskrypcje dziękujemy. dziękujemy. A zaczniemy od spraw międzynarodowych, tak jak nam się to często zdarza, wtedy, kiedy w nich coś się ważnego dzieje. No a tutaj trochę się jednak dzieje, wszystko to w zasadzie w kontekście wojennym. No i taką sprawą istotną, która mam wrażenie, znowu jest w Polsce komentowana bardzo, powiedziałbym, jednostronnie i schematycznie, jest podróż kanclerza Scholza do Pekinu. Ta podróż, która moim zdaniem ma jasny wydźwięk, to znaczy kanclerz Scholz. Szuka sobie trochę substytutu dla swojego wcześniejszego przymierza z Moskwą, którego tak sądzę, już Berlin stwierdził, że nie da się odtworzyć nawet, jakby się wojna zakończyła stuprocentowo w takiej postaci, w jakiej ono wcześniej funkcjonowało, czyli trzeba znaleźć coś innego, a też można to interpretować tak, że ponieważ w tym układzie Moskwa-Pekin, no to w tej chwili Pekin już jest starszym bratem i to jest chyba oczywiste dla wszystkich. No to po prostu kanclerz Scholz jedzie do tego starszego brata, zwłaszcza, że z tym młodszym się nie da rozmawiać, no bo w tej chwili to już by była kompletna anatema, no więc to jest jasne. A z tym starszym jeszcze porozmawiać można. Tylko dlaczego powiedziałem, że to jest bardzo tak schematycznie interpretowane w Polsce, no bo jest interpretowane na zasadzie takiej, o, tam źli Niemcy wiadomo, układają się z ruskimi, a z Chińczykami jednocześnie. Ale tak naprawdę, jakby spojrzeć na to z punktu widzenia, po pierwsze, potencjalnych skutków całej tej sytuacji wojennej dla Niemiec i Interesu Niemiec, które po prostu swojego interesu pilnują, to próba wciągnięcia jakoś w orbitę tego układu gospodarczego Pekinu przez Berlin, z punktu widzenia Berlina, wydaje mi się, podkreślam to z punktu widzenia Berlina, wydaje mi się w zasadzie rozwiązaniem najrozsądniejszym, na jakie kanclerz Scholz może sobie w tej sytuacji pozwolić. Pytanie brzmi czy ta podróż z całą delegacją, podróż, której no sensu i znaczenia chyba nie da się inaczej przedstawić niż to, co ja tutaj powiedziałem, która jest w, w tym aspekcie, w tym sensie ewidentną prowokacją wobec Waszyngtonu, no bo to jest taki proszę bardzo, my tu robimy po swojemu, wy macie swoją wojnę z Chińczykami i z Rosjanami, ale no z Rosjanami to może jest trochę nasza wojna, ale już z Chińczykami to na pewno nie. Czy to się... Niemcom suma summarum opłaci. I, I tutaj bym miał pewną wątpliwość, może nawet nie sama próba nawiązania bliższych relacji z Chinami, ale ta pewna taka ostentacyjność, w tym, którą tutaj kanclerz Scholz okazał. Ale nie mówię, że na pewno mu się nie opłaci. Znaczy, w moim przekonaniu sytuacja się niestety robi poważna i ja nawet jestem w stanie zrozumieć tych wszystkich w Polsce, którzy się na to oburzali, bo rzeczywiście to jest dla nas zjawisko niekorzystne. To znaczy, Niemcy, i to nie chodzi tylko o tą podróż, ale także o artykuł, który Scholz opublikował przed tym wyjazdem, jakby uzasadniający, uzasadniający tą podróż, gdzie on jasno powiedział i to było adresowane rzeczywiście do Amerykanów. Widzimy, że próbujecie zacząć, czy prowadzicie nową zimną wojnę z Chinami, ale my się w to nie wpisujemy, my nie chcemy żadnej. Nowej zimnej wojny. Nie chcemy podziału świata na dwa obozy, i w związku z tym my będziemy prowadzić niezależną politykę. I to jest dla nas bardzo zła wiadomość, bo Niemcy, mówiąc krótko, próbują się wylogować z klubu atlantyckiego. To jest oczywiście jeszcze bardzo łagodna forma wylogowywania się, bo oni nie mówią o tym, że może by nie chcieli już amerykańskich wojsk na swoim terytorium. Nie mówią tym bardziej, że może by nie chcieli w NATO. Natomiast mówią wyraźnie Amerykanom tak. My nie chcemy nowej zimnej wojny z Chinami, ponieważ Chiny są dla nas największym partnerem gospodarczym. I to akurat jest prawda. Od 2015 roku, jak sprawdziłem, dla Niemiec Chiny są najważniejszym partnerem. Co ciekawe, Amerykanie są tam dopiero na trzecim miejscu, na drugim są Niderlandy i co istotne dla nas, my jesteśmy na piątym miejscu. A między nami a Amerykanami jako czwarty kraj z tymi największymi kontaktami gospodarczymi z Niemcami są Francuzi. No i teraz, co to dla nas oznacza? Jeśli ten proces się będzie pogłębiał, jeśli będzie następowało to, o czym mówiłem już jakiś czas temu, zresztą nie tylko ja, że Niemcy. W konsekwencji wojny 24 lutego postanowili odejść od swojej dość powiedziałbym, pacyfistycznej polityki w zakresie rozwoju sił zbrojnych, bo ta Bundeswera rzeczywiście dzisiaj jest w stanie no, opłakanym, bo była przez lata długie niedofinansowana i to celowo. Jeśli teraz Niemcy zaczną wydawać to, co zapowiedzieli 100 miliardów euro co roku na obronę, to w ciągu więcej 5-7 lat będą mieli najpotężniejszą armię w Europie i to będzie moment, w którym mogą powiedzieć Amerykanom już. Dziękujemy za, za waszą obecność wojskową na naszym terytorium. Dziękujemy. I koniec, nie potrzebujemy waszego parasola. On nam zapewniał przez długie dekady bezpieczeństwo, ale teraz, teraz już go nie potrzebujemy. I to będzie taki możliwy. Potencjalnie punkt zwrotny w ogóle w układzie sił w Europie. I to nie jest dla nas dobre. Dla nas jednak było znacznie lepiej, kiedy Niemcy pozostawali w tym klubie amerykańskim bardzo wyraźnie. To się moim zdaniem kończy. Oczywiście to nie jest przesądzone. To moim zdaniem, nie jest tak, że na pewno Niemcy będą taką politykę, to zdaniem tylko presa Kaczyńskiego. Niemcy od stu lat prowadzą zawsze tą samą politykę. On nieustannie wraca do tego tej koncepcji mitel Europy, że to jest niezmienne i tak dalej. Ja bym tutaj dostrzegał pewne różnice w polityce Niemiec na przestrzeni kolejnej. Dekad, ale dzisiaj ona oczywiście zmienia się w sposób dla nas niekorzystny i to będzie wielkie wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej, bo tu się rysują dwie różne koncepcje polityki zagranicznej, jedną którą uprawia prezes Kaczyński, a mianowicie w takim razie, jak Niemcy tutaj się tak ładnie, ładnie zachowują, to im przywalimy żądaniem o reparacje, jeszcze paroma innymi i zobaczymy, co, co Berlin na to powie. No więc przepraszam, Antoni, jest... nie przepraszam, nie o reparację, tylko o odszkodowania, bo to już wiemy z tak. wyjaśnieniem Z, że tak, tam o reparacjach w nocie w nocie nie ma słowy, tak. słowa reparacje, są odszkodowania. To akurat dowodzi pewnego, pewnej racjonalności. Nie będziemy tu robić wykładu z zakresu stosunków międzynarodowych, ale mówiąc krótko, my nie mamy podstaw rzeczywiście ubiegania się o reparację, natomiast możemy rzeczywiście. Argumentować, że odszkodowanie, dlaczego nie mamy podstawowej reparacji, bo nie został traktat pokojowy podpisany z Niemcami po II wojnie światowej i myśmy tu nie mieli wiele do powiedzenia, natomiast oczywiście odszkodowania możemy zabiegać i pewnie będziemy. Ale to jest jakby jedna polityka, i druga to jest polityka jednak nieco inna, co nie znaczy, że ona musi być kopią polityki Donalda Tuska, który się właśnie zgadzał z wszystkim, z wszystkim, z Niemcami, ale ja mam wrażenie, my w polityce wobec Niemiec się miotamy od ściany do ściany albo od właśnie przytakiwania w każdej w istocie. Rzeczy sprawi, albo od negowania wszystkiego i oskarżania tych Niemców o wszystko, co najgorsze, to z kolei prezes Kaczyński preferuje. Więc moim zdaniem, powinniśmy szukać jakiegoś pośredniego kursu. Ale co dla nas istotne na dziś, to to, że wyraźnie widać, że także Amerykanie nie są tak, powiedziałbym, jednoznacznie proukraińscy, jak się to wielu w Polsce wydaje. I oto zostały w ostatnich dniach właściwie ujawnione informacje, że od wielu tygodni czy nawet miesięcy amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan prowadził poufne rozmowy z sekretarzem z kolei rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa panem Patruszewem, czyli jednym z najbliższych współpracowników Putina. No właśnie nie do końca wiemy, czego to miało dotyczyć. Wedle tych przecieków z Wall Street Journal to miało dotyczyć głównie przestrug amerykański, żeby Rosjanie nie myśleli o użyciu broni nuklearnej, ale ponieważ takie przestrogi padały publicznie, to ja myślę, że te rozmowy tak naprawdę dotyczyły czego innego, a mianowicie dotyczyły tego, czy ja się od dłuższego czasu spodziewałem, że Putin bada możliwości jakiegoś wyjścia z tej wojny z twarzą. I teraz jest oczywiste, że jeśli w ogóle taki scenariusz miałby być realizowany, to będzie realizowany za pośrednictwem Amerykanów. To znaczy najpierw Amerykanie zaakceptują jakieś propozycje erosyjne, a później przekonają do tego kijów. To tak będzie wyglądało. Ja tu jeszcze na chwilkę wrócę do poprzedniego wątku, bo myśmy się właściwie nie odnieśli do kwestii polsko-chińskiej, mówiąc o tym, bo przecież ona istnieje. To też warto przypomnieć, że. Pierwszą jedną z pierwszych podróży zagranicznych prezydent Andrzej Duda w 2015 roku, tam chyba w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, odbył do Chin po zaprzysiężeniu na stanowisko prezydenta na pierwszą kadencję no i Chiny zawsze gdzieś tam jakoś były obecne w tej polskiej orbicie, bardziej lub mniej. Natomiast pytanie brzmi, czy my mamy? możliwość szanse czy byłoby to celowe żeby próbować również szukać jakiejś własnej drogi tutaj to znaczy drogi niekoniecznie w 100% zgodnej z interesem amerykańskim no bo my mamy jakiś własny interes ja nie mówię o tym że ten interes jest tak silny w tym wypadku jak niemiecki bo ten niemiecki wynika co Powiedziałeś tutaj jasno, po prostu ze związków gospodarczych. Można nawet by powiedzieć, że Niemcy sobie po prostu nie mogą pozwolić na to, żeby odciąć związki z Chinami. Natomiast my możemy, ale pytanie, czy powinniśmy to robić? Czy to na pewno, czy to na pewno jest właściwa droga? I tutaj to zawieszam, może się jeszcze do tego odniesiesz. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię. Amerykańsko-rosyjsko-ukraińską, no to przede wszystkim trzeba wspomnieć o wyborach do kongresu i o tym, że właściwie wszyscy już mówią do kongresu i do senatu, że właściwie wszyscy już mówią o tym, że tu może nastąpić zmiana podejścia do Ukrainy. Jest dyskusja co do tego, jak ona może być głęboka? Niektórzy twierdzą, że mogłaby sięgać bardzo daleko, inni, i chyba takich ekspertów jest większość, że ona nie byłaby jakaś bardzo zasadnicza, ale jednak byłoby to częściowe ograniczenie. Tam niektórzy kandydaci republikańscy, obecni członkowie kongresu, bardzo mocno podkreślają na przykład to, jak wielkie pieniądze Ameryka przekazała już, Ukrainie idące przecież w dziesiątki miliardów dolarów, a jakie są potrzeby wyborców tu na miejscu, no to jest taka trochę demagogia, ale często w kontekście właśnie sytuacji międzynarodowych amerykańscy politycy ją uprawiają i, i, i potem z tego wynikają pewne konsekwencje, więc może nastąpić ograniczenie trochę tego zaangażowania amerykańskiego, tak sądzę, widoczne z naszego punktu widzenia. A kwestia tego, jak się dogadać ewentualnie z Putinem, no to jest również sprawa czegoś, co bywa nazywane w tej literaturze analizującej stosunki międzynarodowe złotym mostem. To jest zresztą pojęcie z Suncu wzięte, czyli zbuduj swojemu wrogowi złoty most, po którym będzie mógł przejść tak, żeby nie wyglądało to na porażkę. Tak to mniej więcej Suncu ujmuje. A to oznacza, że Oczywiście, jakiś koszt tego układu musiałaby ponieść Ukraina. No to jest zupełnie oczywiste. Jakiś pewnie koszt terytorialny. No i teraz ja się zastanawiam i zadaję to pytanie od samego początku tego konfliktu. W jakiej pozycji, w jakiej sytuacji znajdzie się Polska, która angażowała się od samego początku ponadstandardowo, w momencie kiedy Amerykanie zatwierdziliby taki układ, Niemcy dogadują się z Chińczykami, Ukraina zostaje zmuszona do pewnych ustępstw, no a w Polsce jakby żadnej refleksji i planu na taki rozwój wypadków nie ma. Wszystko co słyszymy od rządzących to jest, że będziemy wspierać Ukrainę do samego końca. Takie dosłownie stwierdzenia padają I ja się tego trochę obawiam, bo tych sygnałów płynących ze stanów rzeczywiście jest więcej. No był też taki była też taka informacja to Washington Post z kolei opublikował w ostatnich dniach, że biały dom no jakby to powiedzieć naciskał, sugerował, popychał trochę kijów do tego, żeby jednak uwzględnił możliwość jakiegoś ułożenia się z Rosjanami. Co oficjalnie przynajmniej administracja, Zełęskiego odrzuca i ja to, ja to rozumiem z punktu widzenia wizerunkowego, z punktu widzenia nastrojów wśród Ukraińców, z punktu widzenia tego, że Rosjanie skutecznie uderzają w infrastrukturę krytyczną, co zresztą też pokazuje, że no, no jest pewnym mitem jednak, że są kompletnie nieskuteczni, wszystko im się sypie. Sypie im się może częściowo w, w, w sensie czysto militarnym, czyli tam, gdzie, gdzie próbują zdobyć grunt, ziemię, natomiast no, ich uderzenia w, de facto w ludność cywilną ukraińską, no jednak są skuteczne. Więc ja się po prostu boję, mówiąc krótko, że my zostaniemy w którymś momencie z tak zwaną ręką w nocniku. Znaczy, tego się akurat nie boję, ale po kolei zacznijmy od tych Chin. Otóż ja uważam oczywiście, że Polska na jakimś minimalnym poziomie musi utrzymywać relacje z Chinami i na pewno nie powinniśmy się wyrywać do tego głównego gracza we froncie antychińskim, bo przecież są takie kraje, które prowadzą wobec Chin znacznie ostrzejszą politykę, związaną na przykład z obroną praw człowieka i tak dalej. Tu akurat wydaje mi się, że my mamy bliżej dyktatury, choćby z Białoruską na czele, gdzie powinniśmy się o sprawa człowieka bardziej troszczyć. Natomiast, natomiast nie ma co ukrywać, że my nie mamy możliwości przy tym poziomie zależności Polski od Stanów Zjednoczonych, szans na prowadzenie jakiejś bardzo wyraźnej polityki zbliżania się do Chin, tak jak może sobie to, to pozwolić Scholz. No, potencjał polski jest taki, jaki jest w porównaniu do Niemiec, jest dużo mniejszy i my nie możemy po prostu, mając dziś, właśnie, jakby budując całe nasze bezpieczeństwo narodowe na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, otwarcie mówić Amerykanom: OK, to tu współpracujemy, ale jeśli chodzi o, o relacje gospodarcze, to my będziemy z Chinami szli ręka w rękę. Mamy mniejsze pole manewru i trzeba o tym pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o kwestię ukraińską, to ja powiem tak, no, ja się nie dziwię, że polski rząd deklaruje to, co deklaruje, że będziemy, powiedziałbym, protestować, jeśli, jeśli się okaże, że Amerykanie się wycofują z, z wspierania Ukrainy, co moim zdaniem w najbliższym czasie nie nastąpi, bo trochę nam to będzie przypominało to, czego myśmy doświadczyli w Jałcie tak, po II wojnie świata. Natomiast oczywiście musimy mieć to gdzieś z tyłu głowy, czyli inaczej mówiąc, że może powstać taka sytuacja, choć ja nie wierzę, żeby to była perspektywa miesięcy, ale w perspektywie na przykład zmiany gospodarza Białego Domu taka zmiana może nastąpić. Tylko, że to jest walka z czasem, dlatego, że ja równocześnie uważam, że to, że ten Salivan rozmawiał z Patruszewem, to jest jedna połowa, ale Patruszew rozmawiał z Salivanem. No, widać wyraźnie, że otoczenie Putina jakoś próbuje się z tego wykręcić. I teraz jest pytanie, czy Putin zdąży się z tego wykręcić, bo on tą wojnę przegrał, w tym sensie, że i nie wygrywał w sposób spektakularny. Oczywiście udało mu się osłabić dzisiaj potencjał Ukrainy bardzo znacząco i w sumie najbardziej okazało się, że skuteczne są te bombardowania infrastruktury energetycznej. Tyle tylko, że jeżeli Ukraińcy przetrwają tę zimę, to od, podejrzewam, że od wiosny Putin zacznie tracić. Te terytoria, które zdobył po 24 lutego, bo to w tym kierunku idzie. W związku z tym, z jego punktu widzenia, najkorzystniejsze byłoby możliwie szybkie zawieszenie broni według linii granicznej, no, która jest w tej chwili, linii frontu. I chyba, rozpoczęcie... że przepraszam, że Ci wejdę w słowo, chyba, że zdecyduje się na to, czego ja się też częściowo cały czas obawiam czyli, że zdecyduje się na eskalację wobec tej sytuacji, o której Ty mówisz. Ja wiem, że to, to wracamy do tego, czy może użyć broni jądrowej, bo to na tym by ta eskalacja polegała. Ja w to z każdym tygodniem wierzę coraz mniej. Natomiast mogę sobie wyobrazić, że widząc marne perspektywy sukcesów na froncie wiosną, a mając pod kontrolą. Po pierwsze, Herson jako symbol, jedno wielkie wprawdzie, ale jednak duże ukraińskie miasto, które jest zdobyte, i mając co najważniejsze dostęp lądowy do Krymu, utrzymany, bo cały ten pas tam z, z, z Mariupolem jest ciągle pod kontrolą rosyjską. To jest moment, w którym oczywiście nie da się ogłosić wielkiego zwycięstwa, no ale też w sensie zdobyczy terytorialnych Rosja je dzisiaj ma. Czyli, że gdyby dzisiaj Rosjanie zaproponowali zawieszenie broni według tej linii frontu, która jest obecna, nie, to w moim przekonaniu Putin mógłby to próbować z trudem, ale sprzedać swojemu społeczeństwu jakiś, jakiś rodzaj sukcesu. No, kto by w to uwierzył, to by uwierzył. Natomiast, oczywiście, Ukraińcy by tego absolutnie nie zaakceptowali. Natomiast pozostaje pytanie, czy Ukraińcy zagrożeni odcięciem pomocy amerykańskiej byliby skłonni czy zdolni do prowadzenia tej wojny. Moim zdaniem, przez kilka tygodni, czy może nawet kilka miesięcy tak, ale już na pewno nie przez kilka lat. W związku z tym taka jest realna sytuacja. i my My tutaj tak naprawdę pola manewru większego nie mamy, no bo nawet gdybyśmy powiedzieli, że będziemy Ukraińcom pomagali, a nasze możliwości, o czym zaraz porozmawiamy, się zaczynają dość mocno kończyć i nie będziemy już w stanie im tak pomagać jak przez ostatnie miesiące, to wydaje się, że to by nie miało większego znaczenia, bo po prostu Ukraina stoi amerykańską pomocą, a nie pomocą Polski czy innych krajów Unii Europejskiej. To jest pewien, pewien twardy fakt. Natomiast warto też wspomnieć o jednym aspekcie, i to jest bardzo istotne i w tym, Sensie tutaj bardziej bym się oczekiwał od rządu przygotowań do tego, a my się do drugiej fali uchodźców. No Bo jeżeli rzeczywiście system ukraiński energetyczny się załamie, a on jest na krawędzi, nie przypadkiem mer Kijowa kliczko mówi o blackoutie i właściwie wysiedleniu 3 milion milionów mieszkańców Kijowa, no część z nich przeniesie się gdzieś w głąb Ukrainy na, na zachód, ale część z nich przyjedzie do Polski albo przez Polskę. Więc możemy mieć w tej zimy nową falę uchodźców, i dobrze by było, żeby tym razem rząd zaczął przygotowania do a, tego. A, no zimę, właśnie. Czy rząd jakieś przygotowania do tego prowadzi. A no właśnie szczególnie, że nastroje wokół przyjmowania ukraińskich uchodźców się jednak od końca lutego zmieniły, nie mówię, że stały się wrogie, bo to oczywiście tak nie jest. Natomiast no, ta gotowość do tego, żeby się dzielić i żeby tu przyjmować kolejne setki tysięcy, zdecydowanie zmalała. Zresztą to nawet przedstawiciele rządu przyznawali, więc faktycznie trudno mi bardzo sobie wyobrazić tę sytuację bez rządowego wsparcia. A tutaj jest znowu kwestia pieniędzy, A o no której będziemy, będziemy rozmawiać. Natomiast myślę, że zanim przejdziemy stricte do kwestii finansowych dotyczących budżetu, KPO i tak dalej, no to jednak trzeba powiedzieć o, o dużej sprawie, która się wydarzyła od momentu, jak poprzednio nagrywaliśmy nasz program, czyli o decyzji o podpisaniu umowy o, z Westinghouse i Bechtel, dwoma amerykańskimi firmami, na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. W Polsce. Ja tutaj nie będę przedstawiał drobiazgowej analizy, co się wydarzyło, bo do tej analizy mogę Państwa odesłać do mojego najnowszego wideoblogu. Tam dużo czasu, około pół godziny, poświęciłem na wyjaśnienie tych detali. Więc tutaj tylko bardzo krótko powiem, że mamy taką jakby kakofonię czy schizofrenię. Czyli po pierwsze, Mamy program państwowy realizowany przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, w ramach to, którego programu podobno tu się odwołuje do plotek politycznych, które krążyły w Warszawie. Od razu mieli być wyznaczeni dwaj wykonawcy, bo, bo w ramach tego programu była mowa o dwóch lokalizacjach i najprawdopodobniej, znów takie było oczekiwanie, myślę, że to było oczekiwanie również w Paryżu, że ci dwaj wykonawcy to będą Amerykanie dla pierwszej lokalizacji, dla drugiej Francuzi, czyli Electricité de France. Natomiast tak się nie stało. I tej drugiej lokalizacji nie ma rozstrzygniętej. No, Paryż jest oczywiście wkurzony. Problem polega na tym, że myśmy wybrali Amerykanów w trybie bezprzetargowym, na co nam nie pozwala prawo europejskie. No i tutaj oczywiście otwiera się pole dla Komisji Europejskiej, pod, podburzanej w tym momencie przez Francuzów, żeby nam Tę decyzję uwalić i zmusić nas do przeprowadzenia przetargu. A do tego mówię o kakofonii, bo nagle mamy pana wicepremiera Sasina, który jedzie do Seulu i w tym Seulu podpisuje list intencyjny, bo to nie jest jeszcze umowa, to jest na razie list intencyjny z Koreańczykami, którzy mają tu zbudować elektrownię tam na granicy województwa łódzkiego i Wielkopolski i którzy, która to elektrownia ma być budowana. Poza tym państwowym programem. I to Jacek Sasin mówi zupełnie oficjalnie w kilku wywiadach, że to jest, no to jest osobna rzecz. On używa takiego słowa równoległa, że to jest równoległy program. Państwo ma w tym w ogóle nie partycypować finansowo. Więc nie wiem, jak on to sobie wyobraża. Szczególnie, że realizatorem z polskiej strony by miały być, jak rozumiem, miałaby być Polska Grupa Energetyczna, która przecież jest państwową spółką. No więc de facto państwo by w tym brało udział. Ale za tym wszystkim jeszcze stoją przecież kwestie finansowe, bo każdy taki projekt to jest wyłożenie ze strony Polski co najmniej 100 miliardów złotych. Ja nie mówię teraz o całym koszcie inwestycji, bo on nawet w pewnych wyliczeniach jest dwa razy większy, albo i więcej niż dwa razy większy niż 100 miliardów, ale to jest mniej więcej tyle ile my byśmy musieli wyłożyć, nawet 100 kilkadziesiąt miliardów. No i teraz skąd te pieniądze? Bo nie wiem czy widziałeś już te informacje, ale dzisiaj, czyli zaledwie kilka dni po tych triumfach dotyczących podpisania umowy z Amerykanami. Rzeczpospolita opublikowała taką wiadomość, że jest no, nieporozumienie co do tego, Finansowe. ile Amerykanie mają wyłożyć, no bo Amerykanie tam chcą objąć tylko 10% spółki budującej elektrownię, a Polska miała nadzieję, że obejmą 49%, czyli wniosą dużo więcej pieniędzy. I przecież, jak zaraz przejdziemy do omawiania problemów finansowych polskiego państwa, no my tu mówimy o sumie, Porównywalnej ze wszystkim tym, co mieliśmy dostać z KPO, a to tylko na jedną elektrownię, bo to jedna, tak. a mówimy przecież w tej chwili o budowie co najmniej dwóch, jeżeli nie trzech. No więc skąd te pieniądze no miałyby właśnie. się wziąć? A no właśnie, więc po kolei, to znaczy, ja w ogóle. Chciałbym powiedzieć, że się cieszę, że w końcu coś się ruszyło w sprawie energetyki tak. jądrowej. I tutaj ja też, ja daję FAM za, bo tak, rzeczywiście tak, dobrze Dokładnie, nareszcie. bo się działo niewiele przez te wszystkie lata. Teraz nastąpiło gwałtowne przyspieszenie. Pytanie, czy nie za duże. Tak, jeśli chodzi o umowę z Amerykanami, to ja myślę, że ona dojdzie do skutku, a ponieważ ona jest z Amerykanami, to nie sądzę, że gdyby doszło w Polsce do zmiany rządu, czego nie wiemy, to żeby następny rząd się ośmielił z tej umowy z Amerykanami wycofać. Więc tu jestem optymistą. Uważam, że to ten projekt, mimo kłopotów finansowych, ma pewne szanse rzeczywiście za ileś lat ujrzeć światło dzienne w postaci działającej elektrowni. Jedyną obawę, jaką mam, to taką oto w kontekście tego, co się dzieje w Ukrainie, czy rzeczywiście budowanie takich ogromnych elektrowni ma sens. To znaczy, czy niebezpiecznie jest jednak w kierunku mniejszych obiektów, których ewentualna awaria, ostrzał czy katastrofa nie powoduje, już nie mówię o skażeniu środowiska, bo tu zakładam, że te procedury bezpieczeństwa są dzisiaj o niebo lepsze, ale po prostu większego kryzysu energetycznego, bo, bo widać wyraźnie wojna w Ukrainie pokazuje nam teraz właśnie, jak można jakieś państwo rzucić na kolana, nie zajmując jego terytorium. No, można mu zniszczyć infrastrukturę energetyczną i nagle się okazuje, że to się w dużym stopniu zaczyna to państwo sypać. Czyli, tak na, czyli masz schemat na myśli ten schemat reaktorów modułowych, który jest też jakąś tam drogą cały Więc czas ja rozważaną. Orlen ja nie kryje, miał to Popierając tą e, e, konkretną, ten projekt, żeby on już ruszył z miejsca, żeby cokolwiek zacząć, ja bym raczej przyszłość energetyki widział w bardziej rozproszonej formie. A więc albo te małe reaktory jądrowe, albo energetyka odnawialna. Natomiast mniej wierzę w te ogromne elektrownie, no właśnie także i z tych przyczyn wojennych, o których wspomniałem, militarnych. Natomiast e, jeśli chodzi o to, z czego to e, e, inaczej, jeszcze żeby skończyć ten wątek z Korańczykami. Otóż ja mam podejrzenie, i tutaj prezes Kaczyński mi to jedna z jego ostatnich wypowiedzi nasunęła to, to, to przypuszczenie, że ta historia z Koreańczykami jest po prostu elementem nacisku na Francję. Znaczy mówiąc inaczej, to jest podpisywane nie po to, żeby to zrealizować, tylko żeby nakłonić w Paryż do nakłonienia z kolei Brukseli, a de facto i Berlina do wycofania się z tej blokady środków finansowych w KPO, bo wyraźnie prezes Kaczyński zapytany o to powiedział, no Paryż musi się zastanowić nad swoją polityką, bo to są naczynia połączone. Pytany właśnie o, o pominięcie Francuzów w tej kwestii energetycznej. Prezes jasno właśnie dał do zrozumienia. Niech Paryż się wycofa z tych wspierania, tych, tych decyzji Brukseli o niepłaceniu Polsce KPO, to my odblokujemy cukierka czy warchewkę w postaci tego kontraktu na elektrownię jądrową dla Francuzów w Polsce. I moim zdaniem, nie wiem czy to zadziała, ale tak sobie to prezes umyślił i tutaj Jacek Sasiń występuje, moim zdaniem, w roli wykonawcy po prostu planu prezesa, bo rzeczywiście widać wyraźnie i tutaj myślę, że pora, żebyśmy o tym porozmawiali jeszcze moment. Ale to przepraszam, to ja jeszcze, to ja jeszcze tak? jednak tutaj muszę zgłosić. Wotum separatum wobec tej opinii, bo to, to, gdyby to tak było, i gdyby rzeczywiście taka była rola m, tego listu intencyjnego z Koreańczykami, to by był taki no, naprawdę wysokiej próby makiawelizm pod warunkiem, że się uda oczywiście. A ja niestety podejrzewam, że tutaj wyjaśnienie jest prostsze. Mianowicie obawiam się, że tutaj chodzi o rywalizację wewnątrz obozu władzy, bo program oficjalny program państwowy realizacji elektrowni jądrowych jest pod kontrolą premiera. M, no, już nie Piotra Naimskiego, nawet bo przecież tam minister Berger go zastąpił, więc tak naprawdę na wszystkim trzyma rękę Mateusz Morawiecki. Natomiast Jacek Sasin, mam wrażenie, po prostu próbuje rywalizować z premierem Morawieckim i chce mieć własny, w cudzysłowie, program elektrowni jądrowej, robiony z Koreańczykami, no, którzy byli jednym z tych, z tych oferentów potencjalnych w tym głównym programie. I teraz, nawet gdyby, niezależnie od tego, czy ja mam rację, czy ty masz rację, co do motywów. W obu tych przypadkach trzeba by niestety założyć, że ta oferta złożona Koreańczykom po prostu nie jest poważna, że ona tak naprawdę ma jakieś tam polityczne znaczenie, służy do wywierania nacisku. I to mnie bardzo martwi. Jacek Sasin w tych rozmowach, o których wspominałem, on w kilku miejscach się wypowiadał, bardzo podkreślał, i myślę, że to, tu akurat mówił zupełnie szczerze, że Koreańczycy traktują tę ofertę, to przedsięwzięcie. Jako bardzo prestiżowy i taki punkt wyjścia, jeżeli chodzi o swoją ekspansję gospodarczą nie w Europie. Tego ale właśnie, ale ja też tego nie kwestionuję. Tylko problem będzie, jeżeli Koreańczycy się zorientują w pewnym momencie, że są po prostu używani jako tam jakiś straszak polityczny, czy to dla załatwienia wewnętrznych sporów w koalicji, czy dla wywarcia nacisku na Francuzów, bo wtedy my możemy mieć problem z tym, żeby z Koreańczykami robić kiedykolwiek jakieś jeszcze poważne interesy poza po prostu kupowaniem od nich uzbrojenia. A to by moim zdaniem była wielka szkoda, dlatego że to jest bardzo perspektywiczny partner, że Oczywiście, dla poważniejszego wejścia do Europy Waja Polska, tylko żeby to się zrealizowało, to trzeba ich potraktować poważnie. Nie, oczywiście masz rację. Ja się całkowicie zgadzam. Ja tylko staram się zrozumieć, dlaczego prezes Kaczyński powiedział to, co powiedział, co przed chwilą zrelacjonowałem. Ja to odebrałem, że w jego rozumieniu to jest element nacisku, a powiedzmy jasno, no on jest głównym decydentem, czyli na końcu to on będzie podejmował decyzję, co robimy dalej. Ja uważam, że generalnie i tak ten nacisk, jeśli on rzeczywiście jest prawdziwy i ta obietnica marchewki dla Francuzów w postaci jakiegoś projektu energetycznego, dla nich to raczej byłby kolejny nowy projekt, który nie wiadomo szczegółowo, Miałby być finansowany, tak nawiasem mówiąc, niż, niż zamiast. Natomiast co jest istotne, to to, że rzeczywiście ja mam takie poczucie, że rząd, i tu go chcę pochwalić, powoli zaczyna sugerować Polakom, że dobrze już było. Bo to, to jest dla mnie bardzo ważne, mianowicie premier Morawiecki, i to bardzo zresztą jest bardzo znamienne, że i on i wicepremier Sasin powiedzieli rzeczy podobnie, tylko jeden powiedział to bardzo ogólnikowo i drugi równie ogólnikowo, tylko mimo wszystko nieco konkretnie. Co to konkre znaczy? Mianowicie wicepremier Morawie czy premier Morawiecki powiedział, tu mam cytat, mówiąc o deficycie budżetowym na przyszły rok, chcemy, żeby ten deficyt nie przekroczył 4,5%, PKB, jak zadeklarowaliśmy w ustawie budżetowej na przyszły rok. Po czym właściwie nie powiedział w związku z tym żadnych konkretów, tylko w innej wypowiedzi powiedział, że było jakieś posiedzenie rządu, i tam po przejrzeniu tego budżetu znaleźli 10 do 15 miliardów oszczędności, ale żadnych konkretów nie było. Po czym wicepremier Sasin udzielił wywiadu, który już mi się znacznie bardziej podobał, bo powiedział konkretnie, że konieczne jest przejrzenie wydatków, sytuacja zmieniła się radykalnie, że trzeba by... powiedział, że dwie sfery tylko nie będą ruszane. To też pokazuje, że na razie nie jest zdolny do, do, do powiedzenia prawdy w tych dwóch obszarach. Znaczy, będziemy, nie będzie żadnych ograniczeń naszej polityki społecznej, która jest naszą dumą i której będziemy bronić do końca. I po drugie, wydatki na obronę będą też chronione. Natomiast cała reszta podlega temu przeglądowi. I co więcej, Wicepremier Stasi powiedział nawet, że pewne wydatki być może trzeba będzie zawiesić na określony czas. Więc to już widać bardzo wyraźnie, że po tej wieloletniej kanonadzie obietnic i deklaracji, że jest wszystko znakomicie, że trzeba tylko umieć rządzić aż nasci nie albo nie. Wystarczy nie, nie kraść. kraść że, dokładnie, tak. że nasi poprzednicy tylko oszukiwali albo kradli, a my potrafimy wszystko. Teraz powoli pan premier, pan wicepremier zaczynają się. Wyduszać z siebie zdania, że trzeba przejrzeć wydatki, że trzeba pewne rzeczy ograniczyć, a inne zawiesić. I to jest w ogóle generalnie dla nas wszystkich bardzo dobra wiadomość, bo to daje nam pewną szansę na to, że to zderzenie ze ścianą, której tak nastąpi, nie będzie aż tak bolesne. Pod warunkiem oczywiście się zacznie wcześniej wyhamowywać pewne rzeczy, no i być może to jest wstęp do tego wyhamowywania. Natomiast to, co dla mnie jest w tej chwili najistotniejsze, to rozgrywka propagandowa, która się na naszych oczach będzie rozgrywała do, do przyszłorocznych wyborów wokół kwestii pieniędzy unijnych. Bo ja zaryzykuję hipotezę, że dzisiaj już obie strony wiedzą, mówię o opozycji i, i, i władzy, że tych pieniędzy nie będzie do wyborów. Tylko teraz zwróć uwagę, jaka jest odmienna narracja. Pis mówi wygramy następne wybory, to te pieniądze będą, bo, bo Bruksela wtedy skapituluje. Jak trzeci raz wygramy wybory, to skapituluje, ale na razie nie skapituluje. Natomiast opozycja mówi, no nie te pieniądze są nam tu i teraz potrzebne. Weźcie, ustąpcie w tych sprawach związanych z praworządnością i wtedy te pieniądze dostaniecie. I teraz jestem bardzo ciekawy, bo widać wyraźnie, co Sasin też o tym mówi. Co ciekawe, tu nastąpił ciekawy rozdźwięk między panem Prezydentem Dudą a, a wicepremierem Sasidem. Bo o ile wicepremier Sasin w tym wywiadzie, który cytowałem, mówi, że w normalnych warunkach powinniśmy walnąć pięścią w stół i odpowiedzieć Unii tym samym, co ona, nie wiem na czym by to polegało, no pewnie na tym zawieszeniu składki, co Ziobro proponuje, to Sasin jednak mówi, ale my jesteśmy pragmatykami. Dziś dla Polski ważne jest odzyskanie tych funduszy. Chcemy jeszcze raz spróbować się dogadać, mówi Sasin, czyli sugeruje, że rząd pójdzie na jakieś ustępstwa. Tymczasem prezydent Duda udziela w tym samym czasie wywiadu, gdzie mówi, że absolutnie żadnych ustępstw, że on odradza rządowi pójście jakiekolwiek ustępstwa wobec Brukseli. Dlaczego? No bo ewidentnie prezydent Duda czuje się oszukany tą poprzednią umową, że sama likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wystarczy. I teraz do czego zmierzam? Znaczy czeka nas rozgrywka, co ludzie bardziej kupią, bo tych pieniędzy moim zdaniem do wyborów na pewno nie będzie, tylko czy bardziej kupią narrację opozycji, że to dlatego, że PiS ciągle nie chce tych ustępstw, czy zaczną kupować narrację rządu, że tu jakichbyśmy ustępstw nie zrobili, tych pieniędzy by i tak nie było, ale na wszelki wypadek zrobimy jeszcze jedno ustępstwo, żebyście zobaczyli, że my mamy dobrą wolę. I ja podejrzewam, że coś takiego nastąpi. Pytanie, na co na to pan Ziobro? No, ale tutaj no warto wspomnieć o Ziobrze jeszcze jedną rzecz powiem, już się oddaję głos, ale że tu się pojawia bardzo ciekawa oferta ze strony Pawła Kukiza, który od paru dni chodzi po mediach i mówi, że on tu proponuje opozycji wspólny wniosek przeciwko Ziobrze o odwołanie, bo mija akurat pół roku od poprzedniego wniosku o wotum nieufności, po pół roku można w listopadzie ten wniosek złożyć i, i Kukis wyraża swoje oburzenie, że opozycja nie jest zainteresowana kolejnym wnioskiem o wotum nieufności wobec Ziobry i zadaje pytanie dlaczego. No i pytanie dla ciebie, do Ciebie. Dlaczego Twoim zdaniem opozycja nie chce głosować po raz kolejny wniosku o wotum nieufności wobec Zbigniewa ziobra? No, ja myślę, że odpowiedź jest chyba dosyć prosta. Nie głosuje się wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobry, mając nadzieję, że Zbigniew Ziobro zrobi po prostu robotę za opozycję. Po co go tutaj umacniać, prawda? Bo wotum nieufności jest umacnianiem zawsze ministra czy, czy, czy premiera w przypadku konstruktywnego wotum nieufności. No, kogoś takiego po prostu ruszyć nie można, a tymczasem tutaj jest szansa na zdestabilizowanie sytuacji, i to zdestabilizowanie sytuacji. Z Zbigniewem Ziobrą w roli głównej mogłoby nastąpić, jeżeli rzeczywiście jest plan, i tutaj bym się trochę z Tobą wspierał, żeby bardzo daleko się posunąć w kwestii likwidacji tego, co Zbigniew Ziobro nazywa reformą wymiaru sprawiedliwości, ale nie zgodziłbym się dlatego i dlatego bym polemizował, że moim zdaniem nie jest to zagranie jednak czysto taktyczne ze strony rządu, ale faktyczna próba. Być może rzeczywiście ostatnia, ale jednak próba dogadania się i sięgnięcia po te pieniądze, dlatego że jest nóż na gardle. No i w tym wypadku Zbigniew Ziobro już by został postawiony w tak krańcowej sytuacji, bo to by właściwie było zaprzeszenie całego jego dorobku z dwóch prawie kadencji, że byłaby szansa na to, że być może doszłoby do rozpadu tej koalicji. Po co temu zapobiegać, wysuwając wniosek o wotum nieufności, który zawsze takiego, taką osobę umacnia. To jest moja teoria. Natomiast, jeszcze wracając na chwilkę do kwestii wydatków, tu muszę przypomnieć, że, no, po pierwsze, pojawiły się takie pogłoski, że ścinane mogłyby być nawet tak sztandarowe inwestycje jak CPK. To jest dosyć świeża informacja. Ale po drugie, żeby troszeczkę też zepsuć tę Twoją radość z tego, że nareszcie rządzący tam <głynne> zaczynają nawiązywać kontakt z rzeczywistością, jeżeli chodzi o finanse. No to ja przypominam, jak ogromną część zadłużenia panu premierowi udało się wypchnąć poza budżet. Więc tak. nawet jeżeli oni teraz mówią, że trzeba będzie zacząć oszczędzać, to i tak faktyczne zadłużenie to jest o wiele większe, no, jest mowa o dobrych kilkudziesięciu miliardach złotych niż to, co rzeczywiście w budżecie na przyszły rok widać. Ale wracając teraz do, do kwestii spójności koalicji z Bigniewa Ziobry, no tutaj chyba ciekawą rzeczą jest wycofanie tych dwóch ustaw, z którymi Zbigniew Ziobro i Ziobryści mieli problem. Druki 2715, 2716, zwane, ust, to była, opozycja to nazywała bezkarność plus to ten drugi. Ustawa dla tak. samorządów. Tak, i korytarzami. Jeszcze wyjaśnijmy, o co pierwszy. chodzi naszym słuchaczom, że chodziło o tych działaczy, czy, czy urzędników samorządowych, którzy w czasie awantury o wybory kopertowe udostępnili dane wyborców w poczcie polskiej, co było niezgodne z prawem, i później tak. zaczęto, no, że tak powiem, pociąganie ich do odpowiedzialności za to, no więc oczywiście, że oni działali na rzecz rządu, to teraz rząd, PiS usiłuje ich jakoś uratować. A ta pierwsza ustawa no to powołanie rady bez, do spraw bezpieczeństwa strategicznego, która by decydowała o tym kto może być powołany do rad nadzorczych i zarządów spółek skarbu państwa. Rada miała mieć sześcioletnią kadencję, a zarządy i rady nadzorcze pięcioletnią. No, i z oboma tymi projektami miał problem z Ziobro, one zostały wycofane. I teraz można się zastanawiać, czy to nie jest wstęp do tego, żeby się jakoś z Ziobrą jednak ułożyć, jeżeli chodzi o cofnięcie tej reformy, tak zwanej wymiaru sprawiedliwości. Czyli no, ustąpiliśmy Zbyszkowi w tych sprawach, okej, okay, no to niech on się pogodzi z tym, że będzie musiał nam ustąpić w tej jednej dużej sprawie. Chociaż tej teorii z kolei troszkę zaprzecza informacja, która się też dopiero co pojawiła. Pojawiła, że podobno jednak jakaś nowa wersja tej ustawy Bezkarność Plus, czy tam ustawy abolicyjnej tak. jest szykowana, ale ja to też właściwie jakoś rozumiem, dlatego, że tutaj sytuacja jest taka: no, PiS ma tych swoich samorządowców, bo to oczywiście pisowcy samorządowcy te, te, te listy przekazywali, ma tych swoich samorządowców, no i co? I teraz myśmy ich narazili na konsekwencje prawne, i teraz mamy ich zostawić samym sobie. Przed wyborami w momencie, kiedy współpraca ze strony samorządów jest też bardzo ważna, no bo to jest kwestia robienia kampanii w terenie, przygotowywania spotkań, i tak dalej, brak takiego wyjścia naprzeciw temu, temu problemowi tych samorządowców, mógłby zaowocować takim małym sabotażem terenowym, właśnie tam, gdzie PiS Nie, no więc tę kampanię mógłby prowadzić. Prezes Kaczyński, którego wizyty gospodarskie w kraju śledzę uważnie, był pytany o to i jasno powiedział, że tam ta ustawa, tam. Ten projekt ustawy nie był do, do końca doszlifowany, ale teraz w nowej wersji doskonalszej on trafi pod obrady Sejmu. Więc ja mam wrażenie, że tutaj nie ma się co liczyć na to, że Zbitnie Ziobro pójdzie na jakieś ustępstwa. Wydaje mi się, że to, jeśli PiS się zdecyduje rzeczywiście, no właśnie, bo nie wiem czy się zdecyduje, ale jeśli się zdecyduje na jakieś ustępstwa wobec Brukseli, to automatycznie będzie musiał się rozstać z panem Ziobrą. Więc ja podejrzewam, tak. że tak. No, no, bo, no bo, bo pan Ziobro moim zdaniem, chyba że Ziobro dostanie po cichu gwarancję i uzna je za wiarygodne, że jego ludzie będą mieli dobre miejsca na listach Zjednoczonej Prawicy, ale ponieważ na razie nic nie wskazuje na to, żeby były jakiekolwiek tam ustalenia, które on by uważał za wiarygodne, to Zbigniew Ziobro cały czas rozpatruje operację pod kryptoniem szalupa ratunkowa, czyli w której zostanie wyrzucony z pokładu Zjednoczonej Prawicy przez Jarosława Kaczyńskiego. Będzie musiał tą szalupą o nazwie Solidarna Polska gdzieś dopłynąć, czyli do, do następnego Sejmu samodzielnie albo z kimś innym, czyli z częścią Konfederacji, o tym już rozmawialiśmy. Na razie nie widać też tam specjalnie entuzjazmu. W związku z tym Zbigniew Ziobro moim zdaniem nie ustąpi, bo wydaje mi się, że, że on, za, on po prostu jest przekonany, że prezes Kaczyński go oszuka. Znaczy ja po prostu uważam, że tam nastąpiła już kompletna utrata elementarnego zaufania, jeśli ono nawet było w ostatnich latach, w co wątpię, to, to ona już dzisiaj nie istnieje i tam jest po prostu tylko Zimna kalkulacja, po drodze, do której istotne będą kolejne głosowania w Sejmie. Znaczy, ja uważam, że każde kolejne posiedzenie Sejmu i z jakimś trudnym punktem, gdzie trzeba rzeczywiście zmobilizować tą większość rządowo będzie wyzwaniem dla obu stron. Ponieważ widać wyraźnie, że im zbliża się moment ustalania list, tym wspólnych list, tym jest bardziej nerwowo. Zresztą podobnie jest po stronie opozycyjnej. Tu też zwracam uwagę na Donalda Tuska, który po raz kolejny próbuje wywrzeć presję na, 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 na pozostałych działaczy czy liderów pozostałych partii opozycyjnych, żeby zechcieli się przyłączyć do niego i wygląda na to, że jednak nic z tego nie będzie, ale, ale taka próba ewidentnie też, też w ostatnich dniach miała miejsce. Warto ją odnotować. No, Zbliżamy się do, do początku nowego roku, im będzie bliżej do początku nowego roku, tym będzie bardziej nerwowo po obu stronach. Wprawdzie sondaże są niejednoznaczne, to warto też odnotować. Mieliśmy zarówno sondaże, w których PiS stracił przy, li, przywództwo i spadał poniżej 30% przywództwa na, do najsilniejszej formacji, jak i mamy też sondaże, gdzie PiS ciągle utrzymuje się powyżej 30% i ma pierwsze miejsce. No ale jedno jest pewne z wszystkich tych sondaży, jasno widać. PiS czy Zjednoczona Prawica nie ma samodzielnej większości w następnym Sejmie. I to jest jakby coś, co moim zdaniem będzie wisiało nad, nad polską polityką przez najbliższe tygodnie i miesiące. I tutaj w tym kontekście jeszcze chcę powiedzieć o moim wrażeniu, które umacnia każdy kolejny weekend wystąpień prezesa Kaczyńskiego w tych spotkaniach w terenie, które, które odbywa. Prezes Kaczyński wyłącznie przekonuje przekonanych, natomiast kolejnymi swoimi wypowiedziami raczej dostarcza Opozycji amunicji do budowania mu jeszcze większego elektoratu negatywnego. No tak jest choćby z tą ostatnią, najgłośniejszą chyba wypowiedzią prezesa o tym, jak to dlaczego młode kobiety w Polsce nie mają dzieci, no bo za dużo piją alkoholu. No więc jeżeli prezes będzie ponawiał tego typu wypowiedzi, to w moim przekonaniu, ja w sensie nie spodziewam się, żeby wiele młodych kobiet chciało na PiS głosować, ale myślę, że ten odsetek ich się znacząco po takich wypowiedziach zmniejszy, więc mówiąc inaczej, PiS może mieć za chwilę problem z prezesem Kaczyńskim, ponieważ nie może mu zabronić, mówię o PiSie w sensie aktywu czy kierownictwa tej partii, zabronić mu występów, bo to jest oczywiste i absolutnie niewyobrażalne, żeby Prezesowi Kaczyńskiemu tego zabrozić. A z drugiej strony, moim zdaniem, z każdym takim kolejnym występem prezes Kaczyński może zacząć głosy PiSowi odbierać. Dlatego, no że i tutaj ten problem węgla. Prezes Kaczyński już kilkakrotnie powiedział, że problem z węglem jest rozwiązany. No więc ja nie mam wrażenia, że dzisiaj w Polsce wszędzie jest węgiel do kupienia. A prezes Kaczyński już dwukrotnie powiedział, że ten problem już został przez nas rozwiązany. No więc no... zdumiewa mnie, powiedziałbym, że tak powiem, zachowanie Kaczyńskiego i tego kolejnego. Inne wypowiedzi, bo moim zdaniem one rzeczywiście będą ciągły pis w dół, jeżeli to będzie dalej tak wyglądało. Bo, bo poziom, poziom zapętlenia w ogóle wewnątrz y, obozu zjednoczonej prawicy, jeszcze jak do tego dodać kwestię relacji z Unią Europejską, to już jest taki, że to nie jest tam złapał kozak, tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma, tylko jest po trzech tatarzynów i, i dziesięciu, ta, dziesięciu kozaków, i oni się nawzajem tam jakoś trzymają. A ta ostatnia kwestia, o której powiedziałeś, y, jest to, Tyle ciekawa, że Jarosław Kaczyński w podobnych sytuacjach w przeszłości wydawał się mieć na tyle przytomności umysłu, żeby się samemu schować. Samemu, no bo oczywiście nikt mu nie może tego nakazać, ale też być może w przeszłości byli ludzie w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego, mogli, bo, którzy mogli mu to zasugerować, tylko powiedzieć: Jarku, może lepiej wiesz, ty masz duży elektorat negatywny, może byś to rozważył. Natomiast teraz najwyraźniej. I nie ma takich osób. I sam Jarosław Kaczyński chyba nie do końca dostrzega znaczenie swoich wystąpień. A jest jeszcze jedna różnica. To znaczy, kiedyś było tak, że tych wystąpień z różnego rodzaju lapsusami, no było trochę, ale. One były jednak, zdarzały się, ale nie aż tak często. No to były typu, tam my jesteśmy tu, oni są tam, gdzie stało ZOMO i to wszyscy pamiętali. A w trakcie tego turny Jarosława Kaczyńskiego po Polsce wygląda to tak, że w zasadzie na każdym spotkaniu coś się dzieje. Więc rzeczywiście tej amunicji opozycja ma bardzo dużo. No, my też będziemy mieli w następnych spotkaniach. O czym rozmawiać, a, a za dzisiaj już Państwu serdecznie dziękujemy. To był podwójny kontekst, czyli jak zawsze Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy Państwa na kolejny program. Do zobaczenia.